Dzień dobry dzieciaki, nazywam się Magda Brawo i zazwyczaj spotykam się z Wami w kinie na warsztatach plastycznych podczas festiwalu, tym razem tylko na ekranie komputera. Ale nic nie szkodzi, możemy powarsztatować w domu. Przed chwilą obejrzeliście cały zestaw filmów o różnych zwierzątkach i ich przygodach. Mnie chyba najbardziej wzruszył film o wędrówce i perypetiach dwóch małych sówek, które bardzo dużo przeżyły i bardzo chciały być razem. To wzruszające, naprawdę. Pomyślałam sobie, że moglibyśmy na pamiątkę tego filmu zrobić takie dwie małe sówki, które przytulone do siebie zamieszkają w naszym domu. A przy okazji będziemy mogli chować tam nasze ulubione kredki czy flamastry. Czyli zrobimy sówkowy pojemnik na przybory na biurko. Zobaczcie, co będzie nam potrzebne. Do zrobienia sówek będziecie przede wszystkim potrzebować dwóch rolek od papieru toaletowego na sówki i podstawki z tekturki. Kawałek tekturki wyciętej z jakiegoś pudełka przyda nam się. Nożyczki, klej, pisaki i papier rysunkowy kolorowy. Ja akurat sówki zrobiłam z białego papieru, żeby były jak najbardziej podobne do tych na filmie. Na początku weźcie kartkę, z której ma być zrobione ciało sówek, taki kolor, jak Wam się podoba. I złóżcie kartkę na pół, przetnijcie. Teraz będziemy oklejać rolki. Każdą rolkę posmarujcie klejem, a potem połóżcie na środku tej kartki. Przyklejcie z jednej strony, ale nie do końca, i potem z drugiej strony. To, co zostaje, złapcie w ten sposób i wolny kawałek kartki również posmarujcie klejem. Tak to powinno wyglądać, żeby sówki były przytulone do siebie. Po jednej stronie są gładkie, po drugiej mają część ze skrzydełkiem. Teraz nożyczkami natnijcie sklejony papier do tego momentu, w którym zaczyna się rolka. To, co jest na krawędzi rolki, wwincie do środka, po to, żeby ładnie rolkę wykończyć z jednej i z drugiej strony. W ten sposób. To, co zostaje, natnijcie z jednej strony półokrągło, z drugiej strony prosto. To będzie skrzydełko jednej z naszych sówek. Tak samo zróbcie z drugą rolką. Będą w ten sposób przytulone do siebie. Z kawałków białego papieru, na tych kawałkach, narysujcie sówkowe oczka. Zróbcie również w oczkach źrenice, czyli te czarne kropki, które sprawiają, że oczka naszych postaci widzą coś. Możemy zobaczyć, gdzie kierują wzrok. Teraz wybierzcie kolory na sówkowe twarzyczki. Naklejcie oczka obok siebie. I teraz zróbmy taką sówkową twarzyczkę. Obie twarzyczki wytnijcie. Naklejcie na sówkowe tułowia. Zróbcie tak troszeczkę wyżej, żeby twarz wystawała troszkę ponad rolkę. Teraz zróbmy im jeszcze dzioby. Możecie je narysować albo po prostu użyć kawałka kolorowego papieru. W
Teraz paskami papieru połączcie ze sobą rurki, tak żeby słówki były do siebie zawsze przytulone. W ten sposób. Teraz pora, żeby zamocować sowy do podłoża. Na kawałku papieru narysujcie nóżki. Cztery, po dwie dla każdej sówki. Wytnijcie je. Każdą nóżkę posmarujcie klejem i połowę z niej przyklejcie do sówki. Teraz zagnijcie każdą nóżkę w górę i przyklejcie ją do podłoża. Zobaczcie, moje sówki już są gotowe. Stoją stabilnie na trawie. I teraz mogę włożyć moje ulubione flamastry. O. Sówki zamieszkają na biurku u mnie i będą mi przypominać o tym, jak ważne jest rodzeństwo i przyjaciele. Mam nadzieję, że też będziecie o tym pamiętać. O innych, a inni będą pamiętać o Was i tak samo dbać jak dwie małe sówki o siebie. Bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia.